Dziękuję bardzo Gabrielle Shaw za tę prezentację, że podzieliła się z nami wspaniałymi przykładami interdyscyplinarnej współpracy. A następnym naszym panelistą będzie pan dr Jacek Pyżalski, który jest prorektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz autorem ponad 70 publikacji z zakresu pedagogiki i promocji zdrowia. Jego zainteresowania badawcze w głównej mierze dotyczą radzenia sobie pedagogów z agresją w szkole, z dyscypliną w klasie, z trudnym zachowaniem uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie cyberprzemocy wśród młodzieży. Doktor Pyżalski jest również reprezentantem Polski z nominacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Międzynarodowym Komitecie Zarządzającym Akcją COST, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research. W swojej prezentacji opowie nam o doświadczeniach polskich gimnazjalistów z agresją elektroniczną. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. W imieniu swoim i zespołu, z którym pracuję, dziękuję organizatorom za możliwość prezentacji wyników naszej pracy. Tak naprawdę będę mówić tylko o jednym projekcie badawczym, a w rzeczywistości realizuję aż 4 związane z agresją elektroniczną w Instytucie Medycyny Pracy niektóre w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W tych projektach, używając różnych metod badawczych, czasami jakościowych, takich, że robimy wywiady na przykład, tak, z osobami różnymi, a czasami ilościowych, że robimy badania kwestionariuszowe, analizujemy różne problemy związane z agresją elektroniczną. Zaraz powiem więcej, co mam tutaj na myśli. W rzeczywistości respondentami tych badań są i uczniowie, to będzie dzisiaj właśnie za momencik, i nauczyciele, i czasami jest młodzież o specjalnych potrzebach. Jedno z badań, na przykład, które realizujemy wspólnie z doktorem Plichtą, to badamy, jak młodzież lekko upośledzona umysłowo korzysta z nowych technologii, między innymi jak realizuje albo jak staje się ofiarą różnego rodzaju agresywnych działań. No właśnie, będę mówić o agresji elektronicznej. To taka duża parasolka, pod którą mieści się właściwie wszystko. No bo co, agresja elektroniczna to będzie zawsze wtedy, kiedy będę używał nowych technologii komunikacyjnych, na przykład telefonów komórkowych albo internetu, żeby realizować wobec kogoś wrogie działania. Wszystko wydaje się bardzo proste. W rzeczywistości nie jest, bo tak naprawdę ja postanowiłem zacząć od takiej analogii, albo właściwie metafory, tak? Gdybym zapytał Państwa, wprowadzając tutaj różne zwierzęta do sali, czy zwierzę jest groźne, tak? No to momentalnie każdy na sali by odpowiedział, a które, tak? Pokazywalibyście Państwo, o, to zwierzę jest groźniejsze od innego, to jest mniej groźne, komar jest w inny sposób groźny niż słoń, prawda, i tak dalej. Natomiast w wypadku agresji elektronicznej rzadko sobie zadajemy to pytanie. Czyli raczej mówimy, cyberprzemoc, stosujemy to ogólne pojęcie, agresja elektroniczna, a rzadko zadajemy sobie trud, żeby zastanowić się, a jak właściwie różnią, czy jak możemy sklasyfikować, jak właściwie się różnią te poszczególne rodzaje agresji elektronicznej od siebie. Myśmy zrobili duże badania, w których najpierw robiliśmy wywiady z młodzieżą i się okazało, że tak naprawdę rzeczy, które można wrzucić pod tą parasolkę z napisem agresja elektroniczna, to są bardzo różne sprawy, tak? Inaczej wyglądają zachowania, inaczej wyglądają społecznie i to, co będę chciał dzisiaj zrobić, to coś bardzo prostego, ale mam nadzieję interesującego dla Państwa. Już za momencik pokażę najpierw 6 rodzajów, które żeśmy wyciągnęli z tych badań, a później pokażę wyniki badań ilościowych, żeby pokazać, że to prawda, że te rodzaje rzeczywiście agresji elektronicznej pojawiają się wśród polskich gimnazjalistów. No startujemy. Właśnie. Zacznijmy od typologii. Pierwszy rodzaj agresji elektronicznej bywa określany w literaturze jako cyberbullying. Tak naprawdę warto wiedzieć, że to pojęcie się wywodzi z wieloletniego badania, kilkudziesięcioletniego czegoś, co się nazywa bullying, czyli takiej tradycyjnej agresji szkolnej. Ale od razu ważne stwierdzenie. Nie każda agresja szkolna jest bullyingiem. Czyli żeby mówić o bullyingu, musi być następująca sytuacja. Rzecz musi dziać się przez dłuższy czas. Sprawcy muszą być silniejsi niż ofiara. Może być ich więcej, silniejsi fizycznie, silniejsi psychologicznie, ale muszą być silniejsi. Wreszcie sprawcy, mówi się w tradycyjnym bullyingu, muszą mieć intencję, żeby komuś zrobić krzywdę. Czyli na przykład nie będzie bullyingiem jednorazowa sytuacja, że ktoś podejdzie, jakiś uczeń i uderzy, prawda, innego jednorazowo. To nie będzie bullyingiem. Musi być dłuższy czas, musi być przewaga tych sprawców. I nagle się pojawia cyberbullying, tak? Proszę zobaczyć. Jak naprawdę chcemy powiedzieć, żeby sensownie zdefiniować ten cyberbullying, to musimy powiedzieć, to będzie to samo, co bullying, o którym przed chwilą powiedziałem, tylko realizowany za pomocą telefonów i realizowany za pomocą internetu.
W rzeczywistości chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest takie proste. Dlaczego? O tym już za moment. Natomiast mówi się o tym, że to jest zjawisko równie poważne jak tradycyjny bullying. Wielokrotnie wtedy są badania, które pokazują, że w tradycyjnym bullyingu jest gorszy poziom zdrowia psychicznego zarówno ofiar, jak i warto wiedzieć też sprawców tego bullyingu. Natomiast czemu to nie takie proste? Z prostego powodu. Po pierwsze, no weźmy coś takiego jak regularność. W tradycyjnym bullyingu ja muszę kogoś uderzyć 50 razy, tak? Natomiast w wypadku tego elektronicznego, tak, bullyingu, cyber, to ja mogę na przykład raz umieścić zdjęcie, a już sama technologia będzie powtarzać. Czyli już jak tu przyłożyć powtarzalność? Albo na przykład przewaga sprawców. W tradycyjnym bullyingu tą przewagę można zdefiniować jako psychologiczną, tak? Ktoś jest bardziej wygadany, albo fizyczną, jest większy. A jak tutaj zdefiniować? Czasami przewaga wynika z tego, że ja nie wiem, kto to robi. Czyli wynika z anonimowości. Albo na przykład mówi się, że w tradycyjnym bullyingu sprawcy intencjonalnie, specjalnie chcą zrobić krzywdę. A ja rozmawiałem z wieloma sprawcami, którzy nie chcieli. Którzy robili coś, gdzie wyobraźni im nie starczało, że to zrobi komuś krzywdę. Czyli zobaczcie Państwo, pozornie to proste, a w rzeczywistości nie jest proste, jak to badamy i kiedy coś z tym chcemy też zrobić, to nie jest takie proste, chcemy jakoś sensownie działać. Pojawiają się nowe zjawiska typu happy slapping, tak, że kogoś prowokuje na przykład do jakichś trudnych zachowań, nie wiem, uderzam go na przykład albo robię mu coś niedobrego i później to publikuję. W rzeczywistości chcę Państwu powiedzieć, że bardzo się różnią też w ocenie młodzieży te poszczególne rzeczy, które mogę zrobić. Bo zobaczcie Państwo, mogę wysłać SMS-a komuś, na przykład, w którym użyję słów wulgarnych wobec niego, ale mogę też zrobić na przykład coś takiego. Tak? Ja specjalnie zamazałem twarze, chociaż to jest z polskiej strony, czyli ktoś tam, prawda, upił się, tak? A ktoś założył mu prezerwatywy na głowę i opublikował jego zdjęcie sugerujące różne rzeczy. I proszę zobaczyć, jaka jest różna waga tych zjawisk. Tak? Niby to wszystko się łapie znowu pod ten cyberbullying młodzieżowy, ale w rzeczywistości to jest dużo poważniejsze. To uderza w jakieś ważne rzeczy. Tak? Jest publikowany wizerunek, jest publikowany w specyficznym kontekście, który byłby trudny dla każdego z nas, a co dopiero dla kogoś, kto jest tam w okresie adolescencji, prawda? Czyli jeszcze raz, pierwszy rodzaj agresji elektronicznej to agresja rówieśnicza. Zarówno rówieśnik jest sprawcą, jak i rówieśnik jest ofiarą i cała rzecz się dzieje wewnątrz grupy jakiejś tam znanej. No to teraz przechodzimy do tych mniej znanych, bo o tym akurat się dużo mówi. Drugi rodzaj agresji, która wyszła w naszych badaniach, okazało się, że taka jest, to coś, co myśmy nazwali nagrywanie pokrzywdzonych. Otóż spotkaliśmy respondentów, którzy dla żartu na przykład nagrywali alkoholika, którego spotkali, prowokowali go do czegoś. Na przykład kazali mu, nie wiem, rozebrać się albo zatańczyć i tak dalej i publikowali to później w internecie. Tak? Najczęściej na jakichś takich portalach, gdzie można po prostu swoje własne filmy, swoją własną twórczość, tak? Aktywny odbiorca jest aktywny, tak? Można publikować. Bardzo często widać w ogóle sprawców, którzy dowód właściwie na siebie przedstawiają i tak dalej. Czy to jest problem? Właśnie. Wielu mówi, tutaj nie ma problemu, bo często tamci ludzie, którzy występują w tych filmach, to oni nawet nie wiedzą, że coś się złego dzieje. Oni są pod wpływem alkoholu, bo są upośledzeni, bo też tacy się pojawiają. Ale jakie są szkody? Szkody są całkiem inne niż w wypadku tego pierwszego rodzaju, tego cyberbullyingu. No bo tak naprawdę tutaj jakby to nie jest krzywda zrobiona rówieśnikowi. Natomiast czy jest problem, że takie coś się dzieje? Ja Państwu podam tylko dwa, bo na tyle mam czas. Pierwszy to jest taki, że jeżeli ja jestem sprawcą takiego czegoś, to na pewno się odczulę, tak? Nastąpi u mnie pewne odczulenie na krzywdę drugiego człowieka, tak? No bo właściwie, no na czym bazuje? Filmuję, tak? Kogoś innego bazuje na tym, że on doświadcza krzywdy, a ja na tym buduję jakąś tam swoją wartość. Ale nie tylko. Jest wielu świadków, którzy komentują. Niektóre z tych filmów mają w ciągu pół roku 400-500 komentarzy. I to są komentarze ludzi, którzy mówią, zamieść coś jeszcze, bardzo śmieszne, prawda, zrób to, nie mogą się śmiać. I tam komentują i wzmacniają, nie dość, że wzmacniają tego, kto to umieszcza, no to jeszcze sami też ulegają temu odczuleniu, prawda. Moim zdaniem to ma pewne, ja nie mam jeszcze empirycznych dowodów na to, ale to może mieć pewne przełożenie na taki świat, który jest światem offline, tak, poza komputerem. Tak? Jeżeli będę zdolny, czy będę oglądał tego typu obrazy, no to też łatwiej zrobię coś przeciwko tym osobom, nawet w takim naturalnych relacjach, tak, twarzą w twarz. No właśnie, trzeci typ agresji, który wyszedł, okazał się, że pojawił się w badaniach, całkiem inny znowu, to jest agresja wobec celebrytów, czyli takich osób znanych. Piosenkarzy, jakichś sportowców, prawda, prezenterów. Pojawiają się na przykład komentarze na portalach plotkarskich, jakieś antyfanowskie strony przeciwko komuś. To są często bardzo takie mocne, wulgarne komentarze, tak? Często sprowokowane jakąś banalną wypowiedzią. To są często bardzo takie silne komentarze. No i ktoś może powiedzieć, czy to w ogóle jest jakiś problem?
Znowu, nie chcę jakby siać paniki moralnej wokół tematu. Ja znam dwa przypadki opisane w literaturze światowej, w których osoby, które były celebrytami, w listach samobójczych, tak, napisały, że to w związku z atakami internetowymi popełniły samobójstwo. Wiele osób mówi, no jeżeli decydujesz się być osobą znaną, musisz być twardy, tak, nie liczyć się z tym i tak dalej. No jednak nie wiem, czy możemy tak powiedzieć. Natomiast no, już pomijając ten fakt, że jest kilka opisanych sytuacji samobójczych, kiedy jakiś celebryta nie wytrzymał bardzo silnych ataków internetowych, to moje pytanie jest takie, czy jeżeli ktoś realizuje tego typu agresję elektroniczną wobec celebrytów, czyli bardziej symbolu niż konkretnych ludzi, których zna, to czy czasem to nie jest dobry klimat i czy łatwiej nie będzie realizował tej agresji na przykład rówieśniczej? No bo to jest jakieś zjawisko, które nie jest tym samym, no ale jednak jest w tej samej skrzynce, tak? Jest gdzieś obok. Czyli taki rodzaj agresji się pojawia. Agresja wobec idei grup to jeszcze coś innego. Mogę realizować agresję wobec niekonkretnych osób, tylko mogę w internecie wejść na stronę internetową na przykład grupy religijnej. Albo na przykład mogę wejść na stronę grupy mającej jakieś tam zainteresowania społeczne. Na przykład jedna z moich studentek w wywiadzie mówiła, że ona uczestniczyła w grupie zajmującej się prawami zwierząt. I notorycznie otrzymywali bardzo wulgarne, bardzo mocne e-maile atakujące ich jako tych obrońców zwierząt. Więc to jeszcze inny rodzaj agresji, gdzie można powiedzieć, no kto jest atakowany. No niby konkretne osoby, ale jednak bardziej przez pryzmat określonego sposobu myślenia. Bardziej określone poglądy, tak? Określony sposób patrzenia na świat jest tutaj atakowany. Czyli znowu agresja elektroniczna, no ale na pewno nie taka jak te, które wymieniłem wcześniej. Taką klasyczną jest ta strona, którą tak trudno było usunąć, Red Watch, tak? Gdzie były na przykład zdjęcia i adresy i dane personalne umieszczane z Polski różnych osób. Które na przykład, no nie wiem, działały na rzecz, nie wiem, powiedzmy, pamiętam na tej stronie, że było umieszczone dane personalne nauczycielki z Zabrza, tak, która posprzątała z uczniami cmentarz żydowski, tak, i ktoś uznał, że to prowadzący tą stronę, że to jest coś niewłaściwego i w związku z tym umieszczono jej dane na stronie pełne, gdzie mieszka, tak, jak trafić, jakim samochodem jeździ, jak ją złapać, tak, prawda, i tak dalej. Wreszcie agresja wobec, ważne pytanie to jest takie, no właśnie, jakbyśmy chcieli z tym walczyć, to gdzie jest granica, tak, pomiędzy ostrą krytyką, tak, społeczną nawet, czy ostrą dyskusją, a pomiędzy sytuacją, w której no już mamy do czynienia z tą agresją właśnie tego typu. Jest spora dyskusja na przykład w Stanach Zjednoczonych na ten temat, bo próbuje się wprowadzać legislację i nie wiadomo, jak to zrobić. Wreszcie taka agresja losowa, dziwna nazwa, prawda? A jednak okazało się, że wielu tych sprawców, z którymi ja osobiście na przykład prowadziłem wywiady, no to atakuje właściwie osoby, które, no to jest najlepsza nazwa. Dlaczego? Dlatego, że ktoś na przykład przegląda na fotce profile, co niektórzy potrafią 4 godziny dziennie robić, ogląda sobie te profile tych różnych osób i na przykład jak ktoś mu się nie spodoba, na przykład z wyrazu twarzy, no to daje jakiś komentarz. Kompletnie nieznana osoba, z którą nie jest w żaden sposób związany, nigdy w życiu z nią nawet nie rozmawiał za pomocą komunikacji zapośredniczonej, a jednak taka osoba jest w jakiś sposób tam atakowana. No i tak naprawdę powstaje pytanie, jak to badać. To jest bardzo trudno badać, bo no, trudno dotrzeć do jednego i drugiego jednocześnie, czyli do sprawcy i do ofiary. Potencjalna szkodliwość wydaje się być mniejsza, bo z reguły, jak rozmawiałem z kolei z ofiarami takiej agresji, to się nie przejmowały za bardzo, tak? Bo mówiły, a to ktoś nieznany, prawda, jakoś tam go nazywały i kompletnie w to zbyt głęboko jakby się nie angażowały. W przeciwieństwie do tej agresji numer jeden, tej rówieśniczej, bo to akurat duże znaczenie nadają ofiary tej agresji wewnątrz grupy rówieśniczej. No i teraz chcę Państwu trochę pokazać wyników. Tak jak Państwu chcę przypomnieć, wyszliśmy od badań jakościowych, skonstruowałem coś, co się nazywa łódzki kwestionariusz rozpowszechniania agresji elektronicznej. To jest takie dość poważne narzędzie, to była duża praca taka psychometryczna, nie ma na to czasu. Na razie to jest 719 gimnazjalistów z rozproszonych z województwa łódzkiego, z 6 placówek, ale takie wyczerpujące badanie. Za chwilę to będzie reprezentatywne badanie na próbie ogólnopolskiej, ale te wyniki już są warte pokazania, tak? Ta próba dotyczy co prawda jednego województwa, ale nie tylko miejska jest pomieszana, więc myślę, że no nie prezentuję tutaj wyników, które z metodologicznego punktu widzenia no nie mogę ich tutaj pokazać. Tak naprawdę w narzędziu jest aż 20 rodzajów różnych agresji elektronicznej, konkretnych zachowań, które tak definiujemy, wyszły też z tych wywiadów, tak? No nie wymyśliliśmy je, tylko pojawiły się w wywiadach. Aż 36% tych, których badaliśmy w ciągu ostatnich 30 dni, zrobiło przynajmniej jedną z tych 20 rzeczy. Nie pokażę wszystkich, pokażę 7, które były najczęstsze. Proszę zobaczyć. Na pierwszym miejscu obrażałem podczas gier online
To są takie gry, gdzie się łączy z innymi uczestnikami. Obrażałem innych uczestników. Prawie 16% w ciągu ostatnich 30 dni powiedziało, tak, ja tak obrażałem. Głównie chłopcy to byli, prawie w ogóle nie było tu dziewcząt. Komentowałem na forum internetowym, tak, komunikacja asynchroniczna, co dziesiąty mówi, czy co dziewiąty właściwie mówi, tak, komentowałem, żeby ośmieszyć, obrazić, wystraszyć inną osobę. Wyzywałem inne osoby, rozmawiając na czacie, podobno, tak, synchronicznie, w danym momencie rozmawiając, podobnie jest tutaj 10% badanych, to jest miesiąc czasu, tak, przed badaniem, 30 dni. Komentowałem profile, to jest bardzo ważne, bo to się wydaje, dla nas to jest profil, dla większości osób z nas, jakby, powiedzmy, mało się utożsamiamy z profilem. Ja spotkałem bardzo wiele osób, które się bardzo utożsamiają z profilem. Także profil jest traktowany bardzo personalnie. Tak, tak bardzo personalnie. Wiadomo, że jest personalny, ale jest traktowany tak personalnie, że atak na profil jest traktowany jako atak osobisty na tą osobę, która ten profil założyła. Wysyłałem wiadomości przez komunikator, tak, żeby kogoś wystraszyć, prawda, obrazić i tak dalej. Wysyłałem SMS, też sporo osób, ale proszę zobaczyć, że już mniej. Zresztą za chwilę już nie będzie podziału, prawda? Konwergencja telefonu komórkowego, internetu powoduje, że za chwilę będziemy raczej mówić o jednej sprawie niż o podzielonym na takie, taką i taką. Ale zwróćcie Państwo uwagę na ósme miejsce, to jest na siódme właściwie, siódme miejsce. Podkreśliłem je na czerwono. Rzadko się o tym mówi, a ja o tym chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Celowo wykluczyłem lub nie dopuściłem do grona znajomych w internecie innej osoby, żeby jej dokuczyć. To też w wywiadach się okazywało. My często myślimy o tej agresji elektronicznej jako o tych czynnych aktach. Zwyzywał, umieścił zdjęcia, przemienił zdjęcia. A proszę zobaczyć, to jest sposób, który też w tradycyjnej agresji się stosuje. Wykluczam kogoś, nie rozmawiam z nim, nie zapraszam go w klasie, traktuję go, jakby go nie było. Otóż okazuje się, że to jest obecne także tutaj. A o tym prawie w ogóle nie mówimy i o tym prawie w ogóle nie myślimy, że w ten sposób też można zaatakować kogoś elektronicznie, że się go wykluczy z jakiejś społeczności na przykład, tak? Że się nie odpowie na jego prośbę. Ale teraz mówiłem, że najważniejszy dla nas wszystkich, chyba według mnie najważniejszy, jest to pierwszy rodzaj agresji, czyli ta agresja rówieśnicza, ta, która się dzieje w gronie rówieśników. Więc w tym badaniu ja zapytałem, czy zdarzyła ci się następująca sytuacja, że jedna lub kilka osób z twojej szkoły, klasy lub społeczności w internecie, bo wiele osób jest w jakiejś społeczności wyłącznie internetowej z innymi, przez dłuższy czas regularnie nękało cię, korzystając z internetu, telefonów komórkowych, w taki sposób, że cierpiałeś i trudno ci się było obronić. Rozumiecie Państwo, pytam o te wszystkie cechy, o których mówiłem na początku tego cyberbullyingu, że ma być dłuższy czas, że ma być trudno się obronić, że ma być przewaga, tak? I że osoba ma cierpieć, tak? Czyli jakby próbuję tutaj wyłapać ten specyficzny rodzaj agresji elektronicznej, bo w niektórych badaniach pytamy, czy kogokolwiek zwyzywałeś w ciągu ostatniego roku w internecie. No to wtedy on na przykład zwyzywał piosenkarza i zapisuje, że tak, tak? A ja tu pytam o ten specyficzny rodzaj, o agresję właśnie tego typu. O agresję, o charakterze rówieśniczym. Dużo? To jest pytanie w ciągu całego życia akurat. Tak? 20% w ogóle kiedykolwiek mówi, doświadczyłem czegoś takiego. To jest sporo, to jest co piąty. Dla pocieszenia powiem, że mniej niż zwykle w badaniach tradycyjnego bullyingu, tego takiego bez wykorzystania technologii. Natomiast co piąty mówi, kiedykolwiek w życiu rzeczywiście mi się zdarzyło, że było to tak używane z tych gimnazjalistów badanych, 719. Z czego połowa praktycznie mówi, raz mi się to zdarzyło, że tak dłuższy czas mnie nękali inni. Natomiast 16% mówi, ja byłem sprawcą takiego czegoś. 11 raz, 4 razy i więcej, no już niewielu. Tak jak mówię, różne się stosuje narzędzia, więc trudno mówić, czy te liczby są duże, czy małe. Ja mogę powiedzieć, że one są niższe niż zwykle, kiedy różnymi narzędziami bada się tradycyjną, taką szkolną agresję o charakterze bullyingu. Natomiast są duże, mimo wszystko, tak? Bo jeżeli to jest co piąty, na przykład był ofiarą, to znaczy, że w każdej klasie mamy piątkę, tak? Czy szóstkę takich osób. Czyli to nie jest skala przerażająca, ale jest duża. Tak, tak jak mam się odnieść do tego, jak czytać te wyniki. Kto był ofiarą? No właśnie, zobaczmy, kto jest ofiarą. Ja zapytałem, jeżeli kiedykolwiek zrobiłeś te rzeczy wymienione w tabeli, te 20, o których mówiłem wcześniej, to napisz, wobec kogo to robiłeś. Zobaczcie Państwo, na pierwszym miejscu 30% mówi, ja to robiłem wobec osób, które znam tylko z internetu. Czyli ten świat online, prawda, 30% mówi, 32% mówi, tak, robiłem to wobec osób, które znam tylko z internetu. Czyli młodzież, która realizowała tą agresję, działała w ramach swoich znajomości wyłącznie online. A to jest wyzwanie dla wszystkich, którzy chcą coś robić, bo jak ktoś by chciał akurat tutaj w to ingerować, no to chyba też musiałby działać tylko online albo próbować działać online.
Wobec młodych ludzi, które nie są moimi bliskimi koleżankami. 27-28% mówi, ja to robiłem innym młodym ludziom, ale takich, których ja nie określam, że to są moi bliscy koledzy czy koleżanki. Ale proszę zobaczyć, zaskakująca rzecz, co piąty mówi, ja to robiłem wobec bliskich kolegów i koleżanek. Jakbym miał więcej czasu, to bym postarał się coś więcej powiedzieć na ten temat. Nie mogę, bo nie mam, bo wolę zamknąć to całościowo, ale chcę Państwu powiedzieć, że to jest dość interesujące. To się czasami nie wyklucza, tak? Można robić pewne rzeczy, które my z zewnątrz oceniając traktujemy jako bardzo poważne, a jednak w momencie, dla tych, którzy są zaangażowani zarówno po stronie sprawcy, jak i ofiary, to jest w pełni akceptowalne. Patrzcie Państwo, 15% mówi, ja sobie przypadkowo wybrałem tą ofiarę. Nie znam jej w ogóle, ani jej nie znam z internetu, ani nie znam spoza internetu. Po prostu wobec osoby przypadkowej zadziałałem. Czyli to jest ta agresja losowa, którą nazywałem wcześniej, prawda? Teraz agresja wobec idei, wobec grup. Nie były to konkretne osoby, ale grupy ludzi, kibice drużyn lub fani zespołu. Ogólnie przeciwko grupom, tak? Przeciwko 14%, czyli też sporo. Czyli jest obecna ta agresja wobec idei, wobec grup, o której mówiłem jako inny rodzaj. Wobec byłego chłopaka, dziewczyny, bardzo dużo. To mnie najbardziej zaskoczył ten wynik. 12%, tak? Od miłości do nienawiści tylko jeden krok, tak? Bo wobec byłego chłopaka, dziewczyny ktoś realizował tego typu działania. Agresja wobec pokrzywdzonych. Pamiętacie Państwo, mówiłem wobec alkoholików, wobec osób upośledzonych, które nie potrafią się obronić. 7% prawie mówi, że realizowało takie działania wobec takich osób. Wobec nauczycieli, teraz robię duże badanie, 1000 nauczycieli z Polski, to zobaczę coś więcej, co powiedzą sami nauczyciele. Natomiast tutaj co 20 osoba mówi, że wobec nauczycieli realizowała takie działania. Wobec innych osób dorosłych 5%, wobec kogoś innego 4%. Czyli to jest empiryczny dowód na to, że te rodzaje agresji elektronicznej, które Państwu pokazałem, są obecne, tak, w praktyce, że nie są wymyślone z sufitu, tylko są obecne rzeczywiście, są realizowane przez tych, którzy to robią. To jest ważne dla nas, bo tak naprawdę nie możemy traktować agresji rówieśniczej, na której się często koncentrujemy, jako jedynej, a poza tym w ogóle się zajmując agresją elektroniczną, warto chyba w różnego rodzaju programach dotykać tych wszystkich aspektów, bo one są inne, one mają inne konsekwencje, one w ogóle inaczej się przejawiają, ale też mają całkiem inne konsekwencje i dla tych, którzy są świadkami, i dla tych, którzy są sprawcami, i dla tych, którzy są ofiarami. Prawie ostatni slajd. W tym narzędziu też było takie... Zestaw takich stwierdzeń, które dotyczyły tego, jak korzystają respondenci z technologii. I między innymi analizy statystyczne pokazały, że musi być stworzona skala, którą Państwo widzicie przed sobą, to są już wyniki, że musi być stworzona skala, analiza czynnikowa pozwoliła wyodrębnić taką skalę, która mierzy coś, co myśmy nazwali dysfunkcjonalnym korzystaniem z internetu. I proszę zobaczyć, jakie duże odsetki, tak? Zauważam, że spędzam coraz więcej czasu przed komputerem, 39% badanych. Nudzę się, jak przez jeden dzień nie mam dostępu do internetu, 35% badanych. Kiedy mam wolny dzień, praktycznie nie odchodzę od komputera, 27%. Lepiej, żeby nikt nie wiedział, co robię w internecie, 27%. Mam sporo tajemnic związanych z tym, co robię, 24%, to czwarty, tak? Często zarywam noce, żeby korzystać z internetu, 15%. Czuję się lepiej w świecie wirtualnym niż w realnym, 12%, dużo, mało. To jest mocne stwierdzenie dość, prawda? Wśród moich znajomych internet jest na pierwszym, wśród moich zainteresowań internet jest na pierwszym miejscu. Okazuje się, że jest około 20% młodzieży, którzy twierdząco odpowiadają na wszystko, tak? Co ja chcę prosto powiedzieć, że chcąc się zajmować agresją elektroniczną, tak naprawdę nie możemy jej wyciąć i zajmować się tylko nią, tylko powinniśmy zajmować się generalnie w ogóle dysfunkcjonalnym korzystaniem z nowych mediów, tak? A nie tylko i wyłącznie samą agresją, jak to czasami bywa, tak? Bo ona jest taka najbardziej przyciągająca uwagę. Podsumowując, konkludując, chcę powiedzieć tak, że to, co chciałbym, żebyście Państwo zechcieli zapamiętać z spotkania ze mną, to, że rzeczywiście pod tym hasłem agresja elektroniczna mieszczą się różne rodzaje, subtypy czy typy agresji, które naprawdę są wszystkie ważne dla nas, ale każdy całkiem inny. Całkiem inaczej się je realizuje, całkiem inne i dla innych osób wynikają z realizacji tych agresji konsekwencje i społeczne, i indywidualne. Czyli chcąc się nią zajmować, tak naprawdę zdefiniujmy sobie dobrze, co robimy. Już na pewno badania robiąc, zdefiniujmy sobie, o co pytamy tego respondenta, żeby go nie pytać o wszystko. Potrzebujemy tej typologii według mnie, tak? Bo wchodząc i rozmawiając, czy pracując w jakikolwiek inny sposób, no my musimy wiedzieć tak naprawdę, czym się zajmujemy. Czyli jakby przyszedł czas, że wiemy chyba na tyle dużo o zjawisku, że powinniśmy zejść na poziom tych konkretnych subtypów.
nie możemy jakby wyciąć jednego. Według mnie też integralne działanie, kiedy pracujemy w związku z agresją elektroniczną, polega na zajmowaniu się nią jako właśnie tym zbiorem zjawisk, a nie wycięciem jednego rodzaju tylko z tego całego tortu agresji. No i warto wreszcie nie przyglądać się tylko tym, czy ktoś realizuje działania agresywne, czy nie za pomocą nowych mediów, tylko szerzej, co on w ogóle robi i jakie znaczenie w ogóle te nowe media mają w jego życiu, prawda? A nie tylko, czy jest realizatorem lub sprawcą, czy ofiarą agresji, czy nie. Bo tak naprawdę no, nie da się znowu tego też z całego konglomeratu korzystania z nowych mediów nie da się wyciągnąć samej agresji i zajmować się tylko nią, no bo te inne rzeczy no, bezpośrednio wpływają na to, czy się realizuje tą agresję, czy się jej nie realizuje. Tak to wszystko trochę skrótowo, ale mam nadzieję, że spójnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi Pyżalskiemu za tę prezentację. Myślę, że szalenie ciekawą dla nas, zresztą również dlatego, że jest wśród nas wielu nauczycieli, którzy z gimnazjalistami, ze szkołami mają do czynienia na co dzień i na pewno im się to może przydać w pracy.